Witam wszystkich. Dzisiaj trochę nietypowo. Życie po śmierci. Po lekturze książki księdza Wiktora Szponara. Może pokażę tę książkę. No jest to nietypowe, ponieważ Wiktor Szponar będzie komentował książkę Wiktora Szponara. Ogólnie to zastanowimy się nad tym, czy zjawiska NDE dowodzą, że śmierć oznacza tylko przejście do innej formy bytu. Może, żeby od razu wprowadzić wszystkich w temat, czym w ogóle jest to, czym w ogóle są te NDE. NDE, Near Death Experience, czyli doświadczenia bliskie śmierci. No i z definicji to są zjawiska, które można zdefiniować jako relacje ze wspomnień wszystkich przeżyć podczas nadzwyczajnego stanu świadomości, w którym występują specyficzne elementy, takie jak doświadczenie przemieszczania się przez tunel ze światłem na końcu, film z życia, spotkanie ze zmarłymi osobami, możliwość obserwowania reanimacji własnej osoby i tak dalej. Ten niezwykły stan świadomości może wystąpić w czasie zatrzymania pracy serca, podczas śmierci klinicznej, ale również ciężkiej choroby lub bez żadnych powodów zdrowotnych. Near Death Experience, czyli doświadczenie bliskie śmierci, ma często duży i długotrwały wpływ na człowieka. Tyle mówi nam definicja. Może ja jednak zacznę od tego, skąd w ogóle decyzja na taką krótką polemikę czy recenzję książki księdza Wiktora Szponara pod tytułem Życie po śmierci, gdzie opisano bardzo dużo takich zjawisk. No nie chodzi tylko o to samo imię i podobne nazwisko, chociaż od tego faktycznie się zaczęło i od tego powinienem też zacząć. Był 11 października roku 2020, gdy na zaproszenie Zboru Badaczy Biblii w Wuppertalu miałem możliwość podzielić się w Niemczech wykładem pod tytułem Po tamtej stronie grobu. Wykład wywołał sporo pytań, sporo dodatkowych przemyśleń, więc po powrocie do Polski w zborze w Bydgoszczy przedstawiłem część drugą. Tym razem jako odpowiedź na niektóre argumenty wierzących w życie pozagrobowe od razu po śmierci, bez konieczności zmartwychwstania. Różne dyskusje biblijne w sieci w nawiązaniu później do tych dwóch wykładów i to zachęciło mnie do kontynuacji tematu później w takiej serii pod tytułem Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? No i tak 21 listopada 2020 otrzymałem e-mail od pewnego człowieka, który zamówił jedną książkę z naszej strony badaczebiblii.pl, ale zrozumiał, że jestem księdzem, autorem książek katolickich i napisał do mnie wiadomość o takiej treści. Słyszałem księdza w Radio Maryja w rozmowie z ojcem dyrektorem. Czy te książki księdza są może dostępne w wersji elektronicznej oraz gdzie są dostępne wersje papierowe, ale w rozsądnych cenach? W odpowiedzi napisałem, że to chyba pomyłka, no troszkę się zdziwiłem, ale dopytałem też, o co w ogóle chodzi. Na to czytelnik, mój rozmówca odpisał, przepraszam, jedna literka, a zagadnienie to samo. No może trzy literki. KS, czyli ksiądz na początku, oraz wymiana U na O. Zmyliło mnie imię i niedokładność literowania nazwiska. PS, audycja była dziś, to było 23 listopada 2020, koło południa. Może po południu w Radio Maryja rozmowa księdza Wiktora Szponara z księdzem doktorem Tadeuszem Rydzykiem. No i po dalszych dociekaniach okazało się, że chodzi o książkę pod tytułem Życie po śmierci, teologiczne śledztwo, a jako, że no jest to też śledztwo, które mnie pasjonuje, więc tę książkę oczywiście zamówiłem. Jej autor, ksiądz Wiktor Szponar, urodził się w 1991 roku, czyli wtedy dokładnie, kiedy ja się urodziłem, tylko że w Sosnowcu i obecnie jest wikariuszem w parafii świętego brata Alberta w Gdańsku. Ksiądz Szponar stał się znany z książki, w której dowodzi właśnie tego życia pozagrobowego, życia zaraz po śmierci na podstawie doświadczeń bliskich śmierci u różnych osób, czyli
na podstawie tych właśnie doświadczeń NDE. No i chciałbym troszeczkę teraz o tej książce powiedzieć. Przede wszystkim ta książka cytuje sporo ze znanych publikacji w tym temacie. Także jeśli ktoś czytał Życie po życiu Raymonda Moody'ego, Wieczną świadomość Pima van Lommela, jeśli ktoś czytał jakieś opracowania Antoniego Socciego, na przykład ci, którzy wrócili z zaświatów, no to będzie tutaj powtórka w tej części teoretycznej. Najważniejszy wkład księdza Szponara to odnalezienie osób z Polski, które przeżyły NDE i przeprowadzenie z nimi wywiadów oraz prześledzenie tych historii. Dla księdza Szponara wiarygodność rozmówców i niezwykłe ich przeżycia dowodzą, że w chwili śmierci dusza człowieka przenosi się do innej rzeczywistości, w której spotyka Chrystusa i która jest wstępem do dalszego nieśmiertelnego bytu w niebie, w czyśćcu albo w piekle. Ja też nie podważam samych świadectw tych ludzi, ale mam inne ich wyjaśnienie. No więc jak to zwykle w naszych nagraniach na początek, co Pismo Święte mówi o śmierci i umieraniu? Po pierwsze, Stary i Nowy Testament nauczają, że to nie tylko ciało, ale dusza ludzka umiera w chwili śmierci. Inaczej mówiąc, to cały człowiek umiera, bo człowiek nazwany jest w Biblii duszą, to człowiek przestaje żyć. Psalm 78, werset 50 mówi o Bogu takie słowo. Otworzył drogę dla swego gniewu, nie zachował ich duszy od śmierci, a ich życie wydał zarazie. Mamy tu jakby pierwszą informację o tym, że w przypadku tych, o których tutaj mowa, Bóg nie zachował ich duszy od śmierci. Nie ich ciała, ale ich duszy. Psalm 146 i wersety 4 oraz 3 oraz 4 mówi: nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy tchnienie go opuści, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Ten fragment warto sobie przypominać, może odsłuchać jeszcze raz, a najlepiej odszukać w Słowie Bożym. On kładzie nacisk na to, że wbrew myśli księdza Szponara, wbrew myśli Moody'ego i tak dalej, po śmierci człowiek przestaje rozmyślać. Inny przykład mówi: w ten dzień zginą wszystkie myśli jego. To jest dosyć prosty przekaz i ten prosty przekaz przebija się przez całe Pismo Święte. Kiedy zajrzymy do księgi Ezechiela, rozdział 18, werset 4, tam przeczytamy: oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja, mówi Bóg. Dusza, która grzeszy, ta umrze. I werset 20 to też potwierdza: dusza, która grzeszy, ta umrze. I nie jest to nauczanie Starego Testamentu, które później w Nowym zmienia się. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi o sobie, na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 26, werset 38. Smętna jest dusza moja aż do śmierci. No więc mowa jest tu o śmierci duszy, która cierpi do tego momentu, aż to się stanie. No i u Mateusza ponownie w rozdziale 20, w wersecie 28, znowu Pan Jezus mówi: jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i dać duszę swoją na okup za wielu. Oczywiście w tym wypadku, gdy chodzi o naszego kochanego Zbawiciela, gdy chodzi o Jezusa Chrystusa, to jest śmierć w ofierze, śmierć jako okup za nasze grzechy. On nie umarł za siebie, lecz za nas, a jednak Pismo Święte mówi, że dał duszę swoją na okup. Po drugie, Stary i Nowy Testament nauczają, że umarli o niczym nie wiedzą, że niczego nie odczuwają i że nie działają. No, to stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co podaje w swojej książce ksiądz Wiktor Szponar.
Księga Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona, rozdział 9, werset 5. Koheleta, rozdział 9, werset 5. Żyjący bowiem wiedzą, że muszą umrzeć, podczas gdy umarli, niczego już nie wiedzą. Bardzo wiele znaczące słowa, one łączą się z tym, byśmy teraz za życia czynili wszystko najlepsze, co możemy, byśmy podejmowali wysiłki, żeby stawać się lepszymi, żeby czymś dobrym dzielić się z tymi ludźmi, którzy nas otaczają i aby oddawać chwałę Bogu teraz. No i co potwierdza też werset 10, czyli Księga Koheleta, rozdział 9, werset 10. Każdą pracę, jaką napotka twa ręka, wykonaj według sił swoich, bowiem w Szeolu, do którego zdążasz, w grobie, w stanie umarłych, tak, nie ma już działania, ani myślenia, ani poznania, ani mądrości. No jest to wymienione jakby wszystkie elementy tego, z czym kojarzy nam się życie, czyli działanie, myślenie, poznawanie, mądrość, tego tam już nie ma. Nie ma tego tam i na to znów znajdujemy kolejne potwierdzenia, że tak właśnie jest. Księga Ioba, rozdział 14, werset 21. Księga Ioba stwierdza na temat umarłego, jego dzieci doznają szacunku, ale on już o tym nic nie wie. Jego dzieci tracą znaczenie, ale do niego to nie dociera. Więc nie ma już tego kontaktu między umarłym a żywymi. On nie wie, co dzieje się dalej tutaj na ziemi. I stąd jest taki wniosek dobrego króla Judy, króla Ezechiasza. Ten jego wniosek zapisany jest w księdze Izajasza w rozdziale 38, w wersecie 18. Tam Ezechiasz, czy też w innych przykładach Hiskiasz, jego imię różnie jest dawane, on mówi: grób bowiem nie wysławia cię, ani śmierć cię nie chwali. Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują tam twojej prawdy. Żywy, żywy będzie cię wysławiać, tak jak ja dzisiaj. I jeszcze Księga Izajasza, tym razem rozdział 63, werset 16. Tym razem są to słowa skierowane do wiecznie żywego Boga. Prorok mówi tutaj: przecież Ty, Boże, jesteś Ojcem naszym. Abraham już nas bowiem nie uznaje. Izrael już także o nas nie pamięta. Więc Jakub, nazywany też w Biblii Izraelem. Ale Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i Odkupicielem naszym. Tutaj wyraźnie jest pokazana różnica i wyraźnie jest pokazane, że nawet wierni Boży ludzie, tacy jak Abraham, jak Jakub, w momencie swojej śmierci przestali myśleć, przestali działać, przestali zajmować się jakimikolwiek sprawami. I to w pełni zgadza się z nauczaniem apostolskim. Kiedy na przykład apostoł Paweł określa karę za grzech, taką ogólną karę za grzech, która funkcjonuje, to w liście do Rzymian w rozdziale 6, w wersecie 23 zapisane jest: zapłata za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Nie jest to więc życie w jakimś nieprzyjaznym stanie, na przykład wieczne przebywanie w piekle czy czasowe przebywanie w czyśćcu, ale koniec życia. Przeciwieństwo życia, czyli niebyt. No i z tego powodu, po trzecie, Stary i Nowy Testament nauczają, że jedyna nadzieja człowieka to jest zmartwychwstanie umarłych. W księdze Ioba w rozdziale 14, od wersetu 10 czytamy: a umarszy człowiek gdzie jest? Pytanie już od starożytności zadawane. I czytam: jak ubywa wód z morza i rzeka opada i wysycha, tak jest człowiekiem. Więc on przemija. Gdy się położy, to już nie wstanie. Dopóki niebiosa będą trwać, nie ocknie się, ani nie będzie obudzony ze swojego snu. Ale tutaj następuje zwrot Ioba do Boga. Obyś mnie w grobie ukrył i schował,
aż Twój gniew się uciszy. Wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Gdy człowiek umrze, czy może ożyć? Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Inne przykłady mówią, będę czekał na chwilę, kiedy powstanę, albo będę czekał na moją przyszłą odmianę. Tutaj mamy rozważania o śmierci człowieka cierpiącego. On mówi, że to życie ucieka z niego, tak jakby wody parujące z morza. Gdy to życie się skończy, to jakby z punktu widzenia ludzkiego mija wszelka nadzieja, bo nie ma już właśnie dalej nic, żadnego działania, żadnego rozmyślania. Ale pytanie jest, czy ten umarły później może ożyć, czy może kiedyś powrócić do życia. Czy jest podstawa dla takiej nadziei? I tutaj Hiob widzi taką nadzieję. On mówi, będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Ale też nie zna czasu, kiedy to się stanie. Przez pewien wyznaczony czas. W hebrajskim jest tu takie słowo tsewaj. Tsewaj to jest dosłownie taki czas jakby ciężkiego, przymuszonego takiego położenia. No, można to porównać właśnie ze stanem niebytu w grobie. Hiob, chociaż nie chce się tam znaleźć, to znajdzie się tam i nieświadomie będzie czekał na przyszłą odmianę, na to, że zostanie przywrócony do życia. Potwierdzeniem dla tego mogą być słowa Księgi Daniela, w których prorok zapisuje, to jest Daniela, rozdział 12, werset 2, tam mówi o czasie końca, co też jest ważne, że odnosi to do czasów ostatecznych, czasów powrotu Jezusa Chrystusa, jego paruzji. I wtedy, Daniela, rozdział 12, werset 2, wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się. A więc jest ten kontrast, oni śpią w prochu ziemi i oni się obudzą, będą przywróceni do życia. No i w tym momencie możemy na chwilę wrócić do Księgi Hioba, rozdział 14, werset 15, w którym Hiob mówi do Boga, wtedy, gdy to się właśnie dokona, gdy zostanę przywrócony, wtedy zawołasz, a ja ci odpowiem, zatęsknisz za dziełem swoich rąk. To słowa pełne nadziei, bo Hiob mówi, zawołasz, Boże, a ja ci odpowiem. Więc po tym dłuższym czasie tego niebytu, porównanego do takiego snu przymusowego, umarły zachowuje swoją tożsamość. Nadal będę to ja. Zawołasz oczywiście Bóg albo wyznaczony przez Niego Zbawiciel. Wiemy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że to On będzie tym Zbawicielem, który ma moc podniesienia umarłego do życia. Nie znamy naszej przyszłej odmiany, to znaczy będziemy się jakoś różnić, ale będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że to mnie woła Bóg, ja ci odpowiem. I z takiego punktu widzenia też śmierć, czyli niebyt duszy, można porównać do snu. Bo tak samo jak rano budzi się ta sama osoba, która zasnęła wieczorem, nie budzi się to ktoś inny, tak będzie też przy zmartwych wzbudzeniu. Bóg przywróci do życia te same osoby. Będziemy mieli naszą własną tożsamość. I taka nadzieja wiele razy powtórzona jest w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, w którym czytamy słowa Pana Jezusa w Ewangelii według Jana, w rozdziale 5, wersety 28 i 29, Jezus mówi, nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. Ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jak widać, jest to jakiś czas w przyszłości, nadchodzi godzina, w którym to się dokona, w którym ci śpiący w grobach zostaną do życia przywróceni. I w to, że przyjdzie taki czas, wierzył też apostoł Paweł, kiedy stwierdzał w Dziejach Apostolskich, rozdział 24, werset 15, mam w Bogu nadzieję, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
No i to jest właśnie czwarta, ostatnia nauka Pisma Świętego, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że zmartwychwstanie będzie miało miejsce w czasie paruzji, czyli w czasie drugiej obecności Jezusa na ziemi. Nie będzie to miało miejsca wcześniej i do tego czasu umarli symbolicznie śpią, bez świadomości oczekują na to przyszłe obudzenie. No, tutaj już wiele wersetów było przytoczonych, więc może tylko kilka takich urywków z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 15. On tu zaznacza ważność zmartwychwstania. I apostoł Paweł stwierdza, jeśli nie ma zmartwychwstania, to teraz czytam od wersetu 13, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tutaj taki komentarz, jeżeli Chrystus nawet zostałby w stanie tego snu, z którego wiemy, trzeciego dnia został przywrócony do życia, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwszym spośród tych, którzy zasnęli. I piękny przekaz wersetu 22. Albowiem jak wszyscy w Adamie umierają, tak też wszyscy w Chrystusie zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, w czasie Jego paruzji, w Jego obecności. Już tak bez wersetów, ale podsumujmy te argumenty biblijne, bo one są tutaj najważniejsze dla chrześcijan, jeśli chodzi o wiarę na temat życia, śmierci, zmartwychwstania. Więc po pierwsze, Biblia mówi, że to nie tylko ciało, ale także dusza ludzka umiera w chwili śmierci. Umiera człowiek. Człowiek to właśnie dusza. Druga sprawa. Biblia mówi, że umarli o niczym nie wiedzą. Nie odczuwają, nie działają. Trzecia myśl, że jedyna nadzieja dla człowieka to zmartwychwstanie umarłych. I czwarta myśl biblijna, że zmartwychwstanie będzie miało miejsce w trakcie paruzji, czyli w drugiej obecności Jezusa na ziemi, a nie wcześniej. I że do tego czasu umarli symbolicznie śpią, są nieświadomi. Do tej fundamentalnej nauki Biblii, takich czterech podstaw, mamy jeszcze w Ewangeliach kilka osób, które zostały wskrzeszone, jak na przykład Łazarz z Betanii. Jednak z tych osób żadna nie mówiła o żadnych swoich doświadczeniach w czasie, kiedy byli umarłymi. A jak zaraz się przekonamy, w tych świadectwach osób, które doświadczyły NDE, Near Death Experience, zawiera się sporo myśli niezgodnych z Biblią. No, poza tym, o czym niewiele w książce księdza Szponara, wiele osób widzi w NDE to, w co wierzy. A więc buddyści spotykają Buddę, taoiści mają swoje wyobrażenia, muzułmanie mają swoje wyobrażenia, jeszcze inne są wyobrażenia osób niewierzących. No, posłuchajmy jednak, co mówią osoby w książce Życie po śmierci. Cytuję fragmenty o pani Halinie, to 86. strona tej książki. Halinie K. towarzyszyła w jej doświadczeniu śmierci brązowa postać, którą pacjentka utożsamiła z Matką Bożą. Przypuszczam, że była to Matka Boża. Ona się mną zaopiekowała, wspomina pani Halina. Czułam z jej strony bardzo dużą troskę i miłość. Bardzo jej na mnie zależało. Myślę, że ona tam była, ponieważ od wielu lat noszę szkaplerz. Jedna z obietnic dla osób noszących szkaplerz to szczególna pomoc w godzinie śmierci, dodaje ksiądz Wiktor Szponar. Pani Halina mówi dalej na temat swojego zmarłego taty, którego zobaczyła w swoim NDE. Cytuję, myślę, że on wiedział, co się u nas dzieje.
Myślę, że martwił się, co będzie z moją mamą, gdy zostanie sama. Pani Halina mówi, zastanawiam się, czy to nie on wymodlił mój powrót na ziemię. Tu pominę to świadectwo o szkaplerzu. Donoszenia szkaplerza nie ma nigdzie w Biblii zachęty, ale ważniejszy jest fragment o zmarłym tacie. Jak czytaliśmy z Biblii, umarli o niczym nie wiedzą. Oni symbolicznie śpią, oni są w stanie śmierci, nie chwalą Pana, nie modlą się za żywych. Psalm 6, werset 6, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie. W Szeolu któż wysławiać Cię będzie? No więc mamy tu poważne zaprzeczenie nauce Pisma Świętego. Pan Andrzej doświadczył z kolei uczucia męki czyśćcowej. Jak mówi, strona 195, codziennie robię teraz ofiarowanie za dusze w czyśćcy cierpiące. To jest niewyobrażalne cierpienie, którego nie jestem w stanie opowiedzieć. To jest niewyobrażalna męka. Myślę, że jakbym był w ciele, to by mi serce pękło. Taki to był ból. Zacytowałem ten fragment, bo samo określenie czyściec pojawia się w dyskusjach teologicznych około XII wieku po Chrystusie. Łaciński termin purgatorium, czyli czyściec, po raz pierwszy pojawił się w oficjalnych dokumentach Kościoła katolickiego w roku 1438 podczas soboru we Florencji. Jezus milczy na temat czyśćca. Przez 1000 lat nie ma praktycznie na ten temat mowy. I do tego cała Biblia podaje zrozumiałą naukę, że śmierć oznacza koniec życia, niebyt, nieświadomy sen, aż do obudzenia z tego stanu przez Mesjasza, przez Jezusa. Komu więc służy modlitwa za dusze czyśćcowe? Dlaczego wielu ludzi nauczono płacić za mszę na rzecz dusz cierpiących w czyśćcu? Dzisiaj to może nie jest to tak nachalne, ale przez wieki ludzie oddawali ostatnie grosze Kościołowi, rzekomo w zamian za lepszy los swoich ukochanych zmarłych. No więc jeżeli faktycznie papież lub kapłan naprawdę miałby taką władzę nad duszami, to dlaczego nie wyzwolą tych dusz z miłości, a nie z powodu pieniędzy żyjących wierzących? Pan Andrzej mówi dalej, kilka razy podróżowałem w tamtą stronę. Modlitwy, które mnie cofały, były przez wstawiennictwo Maryi. Silniejsza była tylko msza święta. Kiedy skończy się ofiara na ołtarzu, to będzie jak koniec świata. Jak nie będzie aktu konsekracji ofiary, nie będzie nic. Nie wytrzyma ten świat. Jeśli msza będzie po prostu pamiątką w rozumieniu protestanckim, a nie ofiarą, to będzie to koniec wszystkiego. Już nic gorszego w dziejach ludzkości się nie wydarzy. I to bardzo dramatyczny apel. Jednak ten apel opiera się na tym, co zrozumiał pan Andrzej. On nie opiera się na Biblii. Dlaczego? Bo według Biblii żadna dodatkowa ofiara mszy lub jakaś pomoc żywych nie jest potrzebna zmarłym. Dlaczego? Bo to Pan Jezus jest tym, który pokonał śmierć i który obudzi wszystkich, gdy nadejdzie czas, także tych niesprawiedliwych. Pierwszy list apostoła Jana, rozdział 2, werset 2. On bowiem, tu mowa o Panu Jezusie Chrystusie, On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Apostoł mówi tu o świętych, o wybranych przez Boga. Ale nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Tu mamy dowód, że Jezus Chrystus przez swoje dzieło odkupieńcze, którego dokonał na Golgocie, On stał się ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Do czego to prowadzi? Do czego to zrozumienie nas wiedzie? List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, werset 18. Mamy tu piękne wytłumaczenie tego, co może zdziałać ta ofiara naszego Zbawiciela. Apostoł pisze,
A zatem jak przestępstwo jednego, to znaczy praojca Adama, o którym tu jest mowa, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, Jezusa Chrystusa, o którym tutaj mowa, czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. A więc Jezus dał samego siebie na okup za wszystkich i to otwiera nadzieję dla ludzi. Dla tych ludzi też, którzy nie byli święci w tym życiu. Ta nadzieja wiąże się jednak z tym, co będzie się działo po obudzeniu umarłych, a nie w czasie, kiedy oni znajdują się w grobie, kiedy oni śpią. To jest nadzieja czasów restytucji, czasów powszechnej odnowy ludzkości, no, o której mówię w wielu innych nagraniach na tym kanale. Pytanie, dlaczego zmartwychwstanie byłoby tak ważną doktryną, gdyby umarli już przed nim doznawali radości w niebie, cierpień w piekle albo w czyśćcu? Jeżeli wierni w niebie są w takim stanie jak anioły, to po co im to zmartwychwstanie? Po co im to nowe ciało? A jednak apostoł Paweł napisał, że gdyby nie było zmartwychwstania, to nasza wiara byłaby pusta i daremna, a my godni politowania. I to zgadza się z nauką, że śmierć to jest niebyt, z którego jedyną nadzieją jest zmartwychwstanie, bo inaczej nie byłoby już nic, nigdy, ani dla świętych, ani dla pozostałych. Dlatego no, nasza wiara byłaby daremna, bylibyśmy w bardzo złym stanie, opowiadając o tym wszystkim, gdyby na tym się tylko kończyło. I oczywiście można by omawiać kolejne przykłady z książki, ale zacytuję tu księdza Wiktora Szponara. Ksiądz Szponar pisze: część osób, które przeżyły NDE, nie znalazło się w niebie, ale w piekle lub w czyśćcu. Ich opisy są bardzo realne, zgodne z Pismem Świętym. Niestety, ale ten fragment świadczy tu o tym, że chociaż działania reporterskie, dziennikarskie księdza Szponara mogły być dokładne, to śledztwo mogło być naprawdę dokładne, to jednak jego teologiczne, biblijne śledztwo nie było zbyt dokładne. W końcu nawet Pan Jezus w chwili swojej śmierci nie znalazł się w niebie. Nikt też nie poszedł do piekła w rozumieniu wiecznych tortur, według Biblii. W innym miejscu ksiądz Szponar pisze: człowiek doświadczający NDE spostrzega, że nadal ma swoje ciało, ale bardzo różne od dotychczasowego i obdarzone innymi możliwościami niż to fizyczne, które pozostawił. No nie jest to możliwe w świetle nauki Pisma Świętego, bo przyjęcie nowego ciała, jakiekolwiek by ono nie było, przyjęcie nowego ciała ma mieć miejsce, gdy Jezus Chrystus powróci w swojej paruzji, a nie w chwili śmierci człowieka. Więc jak człowiek doświadczający tego doświadczenia bliskiego śmierci, czy śmierci samej, jak sądzi ksiądz Szponar, jak ten człowiek może doświadczać swego nowego ciała, skoro Pismo Święte mówi, że to ciało będzie mu udzielone dopiero w przyszłości? No, ale nadal jedno pytanie pozostaje otwarte. Z czego w takim razie wynikają świadectwa ludzi, którzy opowiadają o dziwnych wizjach, niezwykłych przeżyciach na granicy życia i śmierci? No i po pierwsze, najłatwiej można by tak odpowiedzieć, że wiele historii near-death experience należy do oszustw, do historyjek wymyślonych po to, żeby bronić jakiegoś punktu widzenia. Wiele takich oszustw było nawet ujawnianych. W tym nagraniu nie będę teraz przywoływał tych historii, ale są one znane, można o nich sobie poczytać. Ale ja też jestem pewny, że nie wszystkie takie zjawiska to oszustwa. A nawet jestem przekonany, że świadectwa osób, które wymienione są w książce księdza Wiktora Szponara, nie należą do takich oszustw, a przynajmniej nie wszystkie z nich. Więc jaka jeszcze możliwość występuje? Druga możliwość to wzmożone, nie do końca poznane działanie mózgu w sytuacji zagrożenia, w sytuacji bliskiej śmierci. Przytoczę tu informację z czasopisma Świat Wiedzy,
numer grudzień 2020. Świat wiedzy, grudzień 2020. Na stronie 25 i 26 czytamy, tam jest taki podtytuł, ostatnie fajerwerki neuronów. I czytam. Doświadczenia z pogranicza śmierci są znane na całym świecie, we wszystkich kulturach. Tłumaczy urodzona w Mongolii wewnętrznej profesor Yimo Borygin z Uniwersytetu w Michigan. Często są opisywane jako bardziej realne niż rzeczywistość. A przecież w ich przypadku mózg nie wydaje być wystarczająco ukrwiony i nasycony tlenem, aby mieć zdolność postrzegania lub wyobrażania sobie czegokolwiek. Aby rozwiązać tę zagadkę, w 2013 roku profesor Borygin, mimo wątpliwości etycznych, postanowiła symulować śmierć ludzkiego mózgu za pomocą doświadczeń na zwierzętach. Jako obiekt badań wybrała szczury, ponieważ działanie ich głównego narządu układu nerwowego nie różni się znacznie od naszego. Jej celem było obserwowanie śmierci gryzoni w kontrolowanych warunkach i precyzyjne jak nigdy dotąd rejestrowanie tego, co się dzieje w tym kluczowym momencie. W ramach eksperymentu zwierzętom wszczepiono pod czaszkę elektrody i rejestrowano przebieg fal mózgowych w stanie czuwania i narkozy dla porównania. Następnie profesor Borygin wstrzyknęła im roztwór chlorku potasu w celu zatrzymania akcji serca i zaobserwowania, co wykaże badanie EEG. To pierwsze testy, które sprawdzają, co dokładnie dzieje się w umierającym mózgu, mówi profesor Borygin, a ich wyniki są zaskakujące. Nie spodziewaliśmy się żadnej aktywności tuż przed śmiercią, zaobserwowaliśmy natomiast prawdziwe neuronowe fajerwerki. Po tym, jak serce szczura przestało bić, badanie EEG wykazało nagły wzrost aktywności fal mózgowych. Niektóre sygnały miały być wówczas silniejsze niż w stanie czuwania. Niezwykły skok aktywności utrzymywał się nawet przez 30 sekund. Dopiero potem fale mózgowe wypłaszczały się i w końcu całkowicie zamierały. I jeszcze strona 20 tego numeru Świata Wiedzy, grudzień 2020. Badanie AWARE, angielskie Awareness During Resuscitation, czyli świadomość w trakcie resuscytacji, trwało ponad 4 lata i śledziło losy łącznie 2060 pacjentów, którzy doświadczyli zatrzymania krążenia w szpitalach w Australii, Wielkiej Brytanii i USA. Z 330 osób, które przeżyły, 140 osób zostało poddanych badaniom ankietowym. Aż 55 z nich stwierdziło, że są w stanie przypomnieć sobie przeżycia i myśli towarzyszące im podczas zatrzymania krążenia oraz reanimacji. U 9 zweryfikowano to stwierdzenie jako NDE, Near Death Experience, czyli doświadczenie z pogranicza śmierci. Strona 23. Przypuszczalnie nasze definicje mózgu są głęboko niedoskonałe, a wiedza o tym, jak się on zachowuje w ekstremalnych przecież warunkach, pod wpływem niedotlenienia oraz kombinacji różnych psychofarmaceutyków, jest niewielka. A dochodzi do tego jeszcze genetyczna zmienność tego organu. Niektórzy mogą po prostu czuć więcej i inaczej niż inni, twierdzi profesor Sam Parnia, inicjator badania AWARE. I oczywiście te cytaty nie przesądzają niczego, ale wydaje mi się na tyle ciekawe, że warto je było przytoczyć, bo być może to, co rozumiane jest jako wychodzenie duszy z ciała, jest po prostu wzmożoną aktywnością fal mózgowych w sytuacji zagrożenia, nawet po zatrzymaniu akcji serca. I to by wyjaśniało naprawdę wiele tego typu fenomenów, ale inne być może domagają się wyjaśnienia jeszcze z nieco innej sfery badań, właśnie z tej sfery badań teologicznych. Bo tutaj dochodzimy do trzeciej możliwości. Ksiądz Wiktor Szponar twierdzi, że w badanych przez niego przypadkach pacjenci posiadali wiedzę, której nie mogli posiadać tylko na zasadzie wzmożonej pracy mózgu. Jakiś przykład, no wiedzieli,
co w czasie ich umierania działo się w innych miejscach, co robili ich bliscy i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że istnieje świat duchowy. Według Biblii istnieje świat duchowy i poza dobrymi aniołami są tam także demony, czyli upadli aniołowie, którzy nie są do nas pozytywnie nastawieni i którzy chętnie wprowadzają ludzi w błąd. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział 6, wersety 12 do 17. Jest to taka odezwa do chrześcijan, odezwa do wiernych. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i ulubiwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Więc ten fragment zgadza się z innymi fragmentami Biblii, które mówią, że szatan jest Bogiem obecnego złego świata, jest Panem, który w tej rzeczywistości złej obecnej, zanim przyjdzie Królestwo Boże na ziemię, ma tutaj decydujący wpływ. Ten fragment z listu do Efezjan mówi, że są pewne zwierzchności i władze, rządcy świata ciemności, no, którzy sprzeciwiają się nami, którzy toczą walkę z wiernymi. W tej walce pokazana jest zbroja, której powinniśmy używać. I jedyna nasza taka broń ofensywna to jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc to też wskazuje, abyśmy w Słowie Bożym szukali wyjaśnienia pewnych spraw, a nie szukali ich gdzieś indziej, nie szukali ich tam, gdzie mają wstęp istoty duchowe, gdzie mogą nas one pokierować według swojej własnej, może nie tyle wiedzy, co według swoich własnych oszustw, którymi chcieliby nas zwieść. No właśnie o tych oszustwach mówi inny wartościowy fragment, to jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11, werset 14. Drugi do Koryntian, rozdział 11, werset 14. Czytamy tam, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Tak więc no, ja nie wątpię w to, że badani przez księdza Szponara ludzie słyszeli i widzieli to, co opisują. Tylko że na podstawie Pisma Świętego nie mogę się zgodzić z tym, że kontaktowali się z duszami zmarłych albo że sami jako dusze wędrowali gdzieś poza ciałem. Podobnie też nie wierzę w to, że nasi bliscy zmarli chcą nam przekazać pewne informacje, ponieważ Słowo Boże uczy czegoś przeciwnego. Jednak demony, upadli aniołowie, szatan jako ich książę, władca, oni bardzo wiele chcą przekazywać ludziom i bardzo chcą zwodzić nas w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu. Zwłaszcza takim miłym kłamstwem dla tego anioła światłości, dla szatana, jest to kłamstwo i ten wielki błąd, że po śmierci człowiek dalej żyje, ale w innym stanie. Dlaczego tak uważam? Bo ten właśnie pogląd poprowadził do wielu strasznych nadużyć. Na przykład do płatnych odpustów za duszę zmarłych, za tych, którzy znajdują się w czyśćcu. Do płacenia na msze za duszę zmarłych, do kontaktów z demonami. Bo jeżeli ktoś oferuje nam kontakt z naszym bliskim, który umarł, to z kim my tak naprawdę się kontaktujemy, jeżeli ten nasz bliski śpi, jeżeli jest nieświadomy. Do poddawania się, można powiedzieć, całego społeczeństwa ludzkości, królom, arystokracji, klerowi przez długie stulecia, bo to podporządkowanie wynikało ze strachu
co za ewentualny sprzeciw mogłoby grozić takiej osobie w zaświatach, w piekle, w czyśćcu. I tak naprawdę wszystkie te poglądy mówiące właśnie o tym, że w chwili śmierci dusza już przechodzi w pewien stan doznawania, czy to pewnych rozkoszy, czy pewnych cierpień, to wszystko już jest historia z Ogrodu Eden. Bo tam na boski wyrok, umierając śmiercią umrzesz, wąż, przedstawiciel szatana, symbolizujący szatana, mówi do matki Ewy, na pewno nie umrzecie, lecz staniecie się jak bogowie. Więc ta śmierć nie zaszkodzi wam, wy zmienicie po prostu stan waszego funkcjonowania, waszego działania. I takie kłamstwo w teologii katolickiej i teologii protestanckiej funkcjonuje do dzisiaj, no niestety pod hasłem duszy nieśmiertelnej. Także jeszcze jedną widziałbym możliwość wyjaśnienia różnych zjawisk, zwłaszcza widzenia swoich bliskich w naszych snach, w naszych wizjach. Podałbym takie jeszcze uzasadnienie. Często to jest znak tego, że my pamiętamy o tych ludziach, pamiętamy o naszych bliskich. Oni są w naszych myślach, są w naszych sercach. Podobnie, kiedy czujemy taką ich obecność gdzieś w przestrzeni. Bardzo często po śmierci męża, po śmierci żony, tej stronie, która pozostaje, która żyje dalej, no śni się później ta druga osoba i to jeszcze przez wiele lat. Odczuwa taką jej obecność. I tu bym powiedział, to nie jest nic złego, to jest raczej dowód silnej więzi, miłości, która ich łączyła. A jest nadzieja i dotyczy ta nadzieja i wierzących, i niewierzących, że spotkamy się kiedyś ponownie po obudzeniu umarłych. Problem jest tylko wtedy, gdy ktoś wbrew Biblii wierzy, że to nie jest sen, że to nie jest fantazja, pewna wyobraźnia, działanie naszego umysłu, lub też działanie umysłu jeszcze pod wpływem pewnych dodatkowych czynników, ale że to jest prawdziwy kontakt ze zmarłym. Wtedy łatwo można się znaleźć no, w niebezpieczeństwie upadłych istot duchowych, w sferze wpływu demonów. Dlatego myślę, że lepiej jest poznawać Słowo Boże i trzymać się Go mimo wszystko, zwłaszcza, że na takie czasy ostateczne, w których przychodzi nam żyć, mamy jakby wiele takich znaków tych czasów, w których żyjemy, że tak właśnie jest. Na te czasy Jezus Chrystus zapowiadał, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale 24, w wersecie 24. Więc pytanie uczniów, jakie będą znaki tej właśnie bliskości, tej właśnie Twojej obecności, tych czasów końca? Jezus odpowiada, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i wielkie cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Więc kiedy nie będzie to możliwe, by nas wprowadzać w ten błąd? No jedynie, jeżeli będziemy uważać, czuwać i trzymać się prostej nauki Biblii. Nauki Pisma Świętego, dokądkolwiek ta nauka Pisma Świętego będzie nas prowadzić. A jeśli wy macie też swoje spostrzeżenia na temat doświadczeń bliskich śmierci NDE, być może jakieś swoje doświadczenia z tym związane, czy też swoje uwagi do tego nagrania, to zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. I póki co dziękuję za uwagę.